Sylwetki polskich gangsterów. Kasjusz Życiński. Kasjusz Don Casio Życiński. Były amator w boksie, model oraz pierwszy odkleju z Rzeczypospolitej. Kasjusz urodził się 1 stycznia 1992 roku. Pochodzi z biednej rodziny wielodzietnej, co jest powodem jego licznych kompleksów na punkcie bycia królem. W wieku 18 lat rozpoczął swoje pierwsze treningi bokserskie. Mimo późnego wieku rozpoczęcia treningów, Kasjusz nieraz stanął na podium. W 2014 roku zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Polski. W 2016 roku w swojej megalomanii stwierdził, że jest zajebistym chłopakiem i wystąpił również w Top Model. Szybko jednak odpadł, co pozostawiło poważną bliznę na jego samoocenie. Najtrudniejszą walkę odbył w 2017 roku, kiedy przegrał z samym sobą i postanowił porzucić boks i robić wszystko już tylko dla pieniędzy. Czyli lecą i publicznie w klubie zwalić konia. Czemu walić konia tu? Czy chociażby srać pod własnym blokiem. Wracając do tego pierwszego, to chciałbym zwrócić wam na coś uwagę, a bardziej skłonić do refleksji. Kasio jest byłym bokserem, któremu nie przeszkadza, jak inny chłop zwali mu konia. Myślę, że jesteśmy już coraz bliżej prawdy. Wielu chłopaków z kadry mówi o tym, wspomniało, rozmawiałem z nimi twarz w twarz. Powiedzieli mi osobiście, że tak, takie coś miało miejsce. W 2016 roku otworzył swoją własną firmę jednoosobową o nazwie Kasjusz Życiński, która, jak wynika z jego ogłoszenia, zajmowała się uzyskiwaniem zajebistych kredytów, rozumiesz. Z powodu jego przepitej mordy jednak nikt mu nie ufał, przez co postanowił się przebranżowić. Kasjusz zrozumiał, że ten zakompleksiony kraj potrzebuje swoich Marcinów Najmanów, przez co postanowił robić z siebie publicznie pajaca. Najpierw w programie Eks na plaży, a potem knując konflikt z Bambrem na Fame MMA, gdzie zdobył największy zasięg. Kasjusz powkręcał całą scenę Fame MMA, że jest zasadowcem, przez co zaskarbił sobie zaufanie wielu młodych ludzi. Z biegiem czasu wszyscy dopiero zrozumieli, że do czynienia mają z zaburzonym stulejarzem z niską samooceną, przez co zaczynali się od niego odwracać i tym samym pogrążać go w jego zaburzeniach. Po przegranej walce z Normanem Parke, Kasjusz popadł w głębszą schizofrenię, której zaczął doszukiwać się nawet wrogów w ludziach, którzy go wybili. Boksdel, przecież mi to nie robi, czy ty jesteś za mną, czy za kim innym. Ja wierzę sam w siebie i to jest dla mnie najważniejsze, więc chuj ci w ryj i chuj wam w ryj. Boli, boli dupa, boli dupa. Ciekawostką jest to, że Kasjusz naprawdę myśli, że wszyscy są tylko pionkami na jego szachownicy. Pomyślcie, kurwa, pomyślcie! I teraz tak. Kasiu! Z racji, że przejebałeś ostatnią walkę i że nie masz już nic do powiedzenia, wyzywamy ciebie na następną galę. Posłuchaj mnie, Kasio! Z tej strony Pink Ranger! Wyzywam cię na pojedynek w oktagonie w formule bicia konia. Kto pierwszy przegrywa, wiadomo. Proste zasady podwórkowe. Słuchaj, sędzią będzie tylko Artur Szpilka, nikt inny. Tylko on ma takie doświadczenie w biciu konia. Wiadomo, wiem dlaczego odszedłeś z boksu, wiem co stało się na kadrze. Artur powiedział, że za to przeprosi i tyle kurwa, będzie grubo.